moi drodzy, dzisiaj chciałam Wam przedstawić zabieg, tak na pierwszy raz to teoretycznie bardziej, tak? Drugą część poświęcę na pokazanie Wam po prostu, jak to wygląda w praktyce. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć kilka słów na temat tego, co można uzyskać za pomocą masażu bańką chińską, powiedzieć kilka rzeczy na temat tego, jak to działa. Generalnie masaż bańką chińską można wykonywać zarówno na plecach, jak i na udach, na pośladkach, czy masaż rozluźniający mięśnie przykręgosłupowe. Można masować bańką chińską. Większe jest zainteresowanie masażem bańką chińską, jeśli chodzi o modelowanie sylwetki, tak? Czyli tutaj raczej chodzi o kobiety, które chcą pozbyć się celulitu, wymodelować sobie sylwetkę, pozbyć się nadmiarów, obrzęków, poruszyć bardziej limfę, pozbyć się tego celulitu, tak? Który no, spędza czasami sens powiek. Są różne rodzaje baniek. Można bańką chińską masować samego siebie, natomiast nie jest to takie do końca najkorzystniejsze, dlatego że często się to wiąże z tym, że się to źle robi po prostu. Wiadomo, że jak druga osoba masuje, jest wtedy bardziej poprawny ten masaż. Zresztą do niektórych partii też, zwłaszcza tylnych, nie mamy takiego dostępu, ponieważ można często sobie narobić siniaków, źle to zrobić, w nie tą stronę po prostu zrobić ten masaż, czyli generalnie wychodzi na to, że jednak nie będzie to tak bardzo skuteczne, a nawet można sobie zrobić brzydszą skórę, tak? Można ją naciągnąć, można właśnie powodować, że będą jakby popękają te naczynka, będą krwiaki na skórze, no i nie będzie się skóra zachowywała tak, jak powinna. A często tak właśnie kobiety robią, że stosując bańki chińskie, jakby ciągną tą skórę i rozciągają ją i efekt jest zupełnie odwrotny niż zamierzony. Ciągnące ruchy powodują, że powstają siniaki. Masaż bańką chińską nie jest drenażem limfatycznym. Możemy tą limfę poruszyć, tak? Poruszamy podczas masażu tą limfę, te obrzęki jednak troszkę się zmniejszają. Tutaj bardziej chodzi o to, że modelujemy tą sylwetkę, pozbywamy się po prostu tego celulitu i ujędrniamy skórę. Już po pierwszych 3-4 takich zabiegach widać, że ta skóra jest bardziej jędrna, że ona jakby no, nie, nawet czując pod palcami tą skórę, ona zupełnie zmienia tą strukturę, jest bardziej gładka. Dlatego też tutaj chciałabym to wyprostować, że nie, to nie jest stricte drenaż limfatyczny. Nie można powiedzieć o masażu bańką chińską, że jest to masaż relaksacyjny, masaż rozluźniający i tak dalej. Nie. Trzeba się z tym liczyć, że przychodząc na taki masaż, pierwsze 2-3 masaże skóra będzie bolała. Będzie obolała, będą mogły być zakwasy, tak? Nie powinna, tak jak powiedziałam, mieć żadnych uszkodzeń, tak? Skóra nie powinna mieć siniaków, natomiast jest to nieprzyjemne. Później z czasem się skóra przyzwyczaja i jakby no, lepiej to toleruje, tak? O, czas wykonania takiego masażu to też zależy indywidualnie od każdej osoby, czy osoba jaką ma tą skórę, też od tego, czy ma tendencję do pękających naczynek, czy ma po prostu taką bardziej wiotką, czy ma bardziej zbitą, czy to zależy od struktury skóry, od człowieka, tak, od tolerancji bólu. Dlatego to wszystko jest dobierane indywidualnie, czas również. Pokażę Wam teraz tak. Są różne rodzaje baniek chińskich. Generalnie one są zrobione z silikonu. Niektóre z nich są twardsze, niektóre z nich są bardziej miękkie. Te bańki również dobieram do rodzaju skóry. Jeśli widzę, że skóra jest bardziej twarda, zbita, to biorę taką bańkę. Ona jest dosyć mocna, twarda, zasysa mocniej. Natomiast jak skóra jest taka bardziej delikatna, wrażliwa, to taką bańką masuję, jak tutaj mam. Stosujemy do tego odpowiednie oliwki, które są antycelulitowe, rozgrzewające. W kolejnych filmikach Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. Natomiast dzisiaj mówię tylko o tym, jaką bańkę dobrać, jak to wykonać, żeby to było poprawnie wykonane, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Tak, ta bańka również, ją również trzeba oczywiście tutaj wysmarować odpowiednim preparatem,
natłuszczającym. No i wtedy przysysamy i robimy masaż w stronę serca. Tak, zapamiętajcie, zawsze się robi masaż w stronę serca. Odklejamy bańkę, przyklejamy w drugie miejsce i w stronę serca. To nie jest tylko i wyłącznie praca z bańką. Takie masaże antycelulitowe, one też wymagają pracy naszych dłoni, w sensie takim, że odklejamy tą bańkę po jakimś tam razie robienia już jednego cyklu, powiedzmy na nodze czy na pośladku, i masujemy dłońmi. Sprawdzamy, rozpracowujemy to ciało, tak? Każdy, kto masuje, każdy, kto ma jakby kontakt z ciałem, wie i wyczuwa pewne tam zmiany pod skórą, jakie zachodzą, tak? Czuje tą ciepłotę ciała, widzi, rozmasowuje te miejsca, które mogłyby być może później bolesne, więc rozpracowujemy to dłońmi. Jeśli widzimy, że są smugi, jeśli widzimy, że bańka już robi tak naprawdę, jest czerwone ciało, no to wtedy już po prostu trzeba skończyć tą partię ciała, przejść na kolejną. Na pewno jest to bardzo skuteczna metoda pozbycia się celulitu i ujędrnienia swojego ciała. Tak jak powiedziałam wcześniej, po trzech zabiegach, do pięciu zabiegów już są widoczne efekty. Oczywiście, tak jak mówiłam, no, zależy też od skóry, stopnia tego celulitu, który się znajduje, który widać, tak? Niektórzy mają taki, że dopiero po dotknięciu ze skóry widać ten celulit. Niektórzy mają takie już stany, gdzie no już widać od razu gołym okiem, że jest ten celulit. Dlatego to też tutaj czas jest istotny i ta ilość masaży też jest istotna. Zazwyczaj 10 masaży zaleca się na pierwszą serię, później się robi przerwę i można kontynuować kolejne serie, jeśli oczywiście ktoś sobie tego życzy. Przeciwwskazaniem do takiego zabiegu są żylaki, choroby serca, gorączka niewiadomego pochodzenia, jakieś infekcje oraz miesiączka. Więc wtedy nie przychodzimy na takie masaże, nie robimy sobie również takich masaży. Wtedy ciało jest bardziej wrażliwe, bardziej narażone na uszkodzenia i tak dalej. Wtedy odpoczywamy, dajemy sobie czas i spotykamy się, jak już to przejdzie, te infekcje, czy już będziecie miały cykl zakończony miesiączki, to wtedy możemy kontynuować te zabiegi. Jak macie jakieś pytania, to piszcie pod filmem. To by było na dzisiaj tyle. Do zobaczenia następnym razem. Hej!